Siema, witam wszystkich. Dzisiaj pogadam sobie z wami, jak za jakiś czas będzie mogło wyglądać KSW, jeżeli promotorzy niczego nie spieprzą, oraz dla tych, którzy lubią podcinać skrzydła UFC w walce Floyda Mayweathera z Punkiem. Na sam koniec jeszcze mała propozycja dla widzów, także oglądajcie do końca. Więc KSW to według mnie organizacja, która w tym roku ma szansę, by zacząć rozbudowywać swoją popularność na wielką skalę. Zaczęli robić w tym kierunku jakieś kroki i mam nadzieję, że tego nie spieprzą, chociaż pożyjemy, zobaczymy. O co mi dokładnie chodzi? Dla mnie najważniejszą kwestią jest to, by kontraktować młodych, nowych, utalentowanych zawodników z zagranicy, powiększyć liczbę gal w roku, co właśnie się dzieje, i tworzyć więcej pojedynków international. To są chyba dla mnie trzy najważniejsze kwestie, które mają duże szanse się sprawdzić. Dlaczego mówię o zakontraktowaniu młodych, utalentowanych zawodników z zagranicy? Ponieważ, jak już dobrze wiemy, promotorzy lubią zgarniać zawodników z zagranicy, ale są to zwykle starzy dziadkowie, którzy swój prime zaliczyli 10 lat temu i nie będą podnosić poziomu, a tylko będą prostymi warzywkami do bicia. Już nie mówię o tym, że stawia się ich od razu w walce o pas i jeszcze dochodzi do tego sprawa kontraktu, bo zwykle przydzielony jest on na jedną walkę i pewnie z ogromną sumą pieniędzy, żeby dostał w pierdziel i papa. Dlatego zakontraktowanie Roberto Soldicza i Drigusa Duplessisa było chyba najlepszym krokiem jak na razie KSW, ponieważ przez kontuzję Drigusa i wygraną Soldicza będziemy mieli okazję zobaczyć naprawdę świetny pojedynek, gdzie obaj zawodnicy są w szczytowej formie, młodzi, głodni sukcesu i oczywiście będzie to pojedynek nie Polaka z Polakiem, a obywatela południowej Afryki z Chorwatem. Takie pojedynki przyczyniają się po prostu do lepszego patrzenia na naszą galę, a ich jest naprawdę mało. Ostatnie, jakie pamiętam, to był chyba tam Brett Cooper z Brazylijczykiem i Aziz Karaoglu z James Silva, coś takiego chyba było. Potem już było tego coraz mniej, także mam nadzieję, że zakontraktują więcej młodych zawodników, którzy mają w sobie dużo powera i zaprzestaną ściągać klocków, bo po prostu nasi mistrzowie tylko marnują sobie lata na biciu się z takimi warzywkami. Przykładowo dla Michała Materli naprawdę trudno jest znaleźć już dobrego rywala, ponieważ jest on wielce niesamowity, poziomem w KSW przewyższa wszystkich zawodników i mi się tak smutno patrzy, że troszkę jednak marnuje się w tym KSW, a gdyby UFC wzięło go pod swoje skrzydła i doszedłby do jakiegoś Jackson Wink Team przykładowo, to o Jezusie, ludzie, byłby to taki monster. U nas w Polsce powstają już fajne teamy, które mam nadzieję, że za parę lat rozwiną się jeszcze bardziej. I to chyba tyle w tej kwestii kontraktów. Kolejna kwestia to liczba gal. Tutaj nie ma co za dużo mówić, ponieważ sam nie wiem, jak to u nich jest, czy oni mają jakieś problemy z organizowaniem tego wszystkiego, czy że nie mogą wynajmować aż tylu hal. Ja tutaj nie mam pojęcia, pieniędzy raczej mają dużo, więc trzeba czekać i mam nadzieję, że za parę lat jedna gala w miesiącu będzie realna, a wtedy muszą już powstać rankingi, na co bardzo czekam. O pojedynkach international już mówiłem, więc przechodzimy do ostatniego tematu. Pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie powiedziałem w filmie, to zawsze może mi się przypomnieć i dodam komentarz pod filmem. Także piszcie komentarze i jakieś tam pytania. Lecimy z UFC. Dla tych, którzy lubią podcinać im skrzydła, to szybki news. Prawdopodobnie dojdzie do walki Floyda Mayweathera z gwiazdą WWE, czyli CM Punkiem, więc macie okazję na nich pluć, więc śmiało. Plujcie na nich w komentarzach. Ja poczytam. Ostatni temat to będzie pytanie do was. Czy chcielibyście razem ze mną zrobić live, gdzie zaproszę 3 osoby, które będą rozmawiać ze mną o MMA? Spokojnie, przygotuję wam spis rzeczy, o których będziemy gadać. Oczywiście pogadamy sobie tam na tym spiku. Nie musicie udostępniać kamerki, wszystko na luzie. I pozwolę sobie wybrać teraz 3 osoby, które widzę od dawna na moim kanale i są chyba wszyscy tam moderatorami moimi. Albo nawet 4 wybiorę. Jest to Andrzej Duda, Lewa Pięta Cyklopa, Piszek i Notorious. Jeżeli się nie zgłosicie, to niech ktoś napisze w komentarzu, ile ma lat i czy chce i się nie wstydzi. Wiem, szalony pomysł, ale cóż, może jakoś wyjdzie. Subskrybujcie, komentujcie i dobijajcie mi tutaj 100 lajków. To jutro wleci film z podsumowaniem UFC Marcina Tybury. Do zobaczenia.